Epoka akwariowa. Witam was wszystkich serdecznie. Chciałem się pochwalić nową zabawką, którą sobie zakupiłem w Argusie. Argus je produkuje, a ich pomysłodawcą, projektantem był nasz dobry kolega z kanału Big Fish. Kolega się nazywa Big Fish. Uznajmy na to. A cały ten zestaw, który zaraz wam powiem, z czego się składa, nazywa się Combo Big Fish. Jak widzicie, jest tutaj akwarium, kosteczka 36x36x36. Daje to nam 46 z groszem litrów do zabawy w akwarystykę. I tutaj nic nam nie zabiera z cennego miejsca, bo wszystko lokujemy tutaj z tyłu, w sampie. W zestawie mamy gąbeczkę jako filtr mechaniczny. Jej wymiar to jest 10, 10 i 20. Daje nam to jakieś 2 litry mediów mechanicznych. Po litrze ceramiki oraz lawy wulkanicznej, która również jest bardzo dobrym filtrem biologicznym. Przez niejedne osoby nawet bardziej ceniona niżeli ceramika. To ze względu na swoją borowatość. Ale skupmy się na mojej nowej zabawce. Tutaj jak widzicie, jest miejsca sporo, więcej niż te 4 media, które są w komplecie, w zestawie. Dlatego ja jeszcze jakieś tam trochę ceramiki mam w domu, gąbki. Na pewno sobie coś tam dołożę więcej, bo szkoda, skoro mam tyle miejsca, to grzech tego nie wykorzystać. Jak to mówi Ferdek Kiepski, to se kurde będę jak se kurde mogę. No właśnie. Dlatego ja sobie jeszcze trochę podokładam tutaj do tego sampika, żeby woda tak na pusto nie pływała, żeby troszeczkę coś ją tam filtrowało. Tutaj, jak możecie zobaczyć, są wloty na wodę do sampa. Jest ich dość sporo, nie tak jak w standardowym filtrze. Rureczka o średnicy 2 cm. Jest sporo tego wlotu. Tutaj jeszcze domyślam się, że jest takie zabezpieczenie, żeby się nam woda w razie W przylewała do sampa, żeby czasem się to nie wylało, nie pozostało z jednej strony. Ale tutaj ta płyta z flexi oddzielająca sampa od akwarium nie jest jakoś tak super ekstra dopasowana. Więc moim zdaniem też ta woda jakoś będzie tutaj przymykała. Będzie to w pewnym sensie robiła jakiś lewy obieg, ale bądźmy szczerzy, nie wierzę, żeby więcej wody uciekło tymi zakamarkami niż tędy, a poza tym ta woda tutaj też będzie uciekać i będzie filtrowana przez tą gąbeczkę. No teraz obniżyłem właśnie, żebyście lepiej zobaczyli wloty. Wszystko będzie sobie ładnie płynęło. Tak. Gdzieś tutaj po drodze umieszczę dyfuzor z kostki lipowej, umieszczę grzałkę. A tutaj jest otwór, o, jak widzicie, trochę światło mi to odbija. Jest otwór, gdzie do szyby przykleję pompę i tym otworem będzie woda wypychana z powrotem do akwarium. Tutaj jest grzałka, termometr. Również dostałem je w komplecie, razem w zestawie były. Pompa 400 litrów na godzinę. Piotrek mówi, że ma skręcony na minimum i daje radę. Więc skoro on tak mówi, to ja tak zrobię. A w razie W zawsze będę mógł troszeczkę ją podkręcić do tych 400 litrów. Pobór mocy tej pompy to jest 6,5 W.
pobór mocy lampki Big Fisha jest 15 W, diody SMD, pasmula roślin, barwa biała 8,5 i 6,5 tysiąca Kelwina. Również lampeczka jest w komplecie, w zestawie. Tak się prezentuje na sucho moja nowa zabawka. Powiem Wam szczerze, że byłem tak ostro podjarany, jak ją dostałem, to szarpałem ostro ten karton, żeby się dostać, żeby to zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I jest coś naprawdę fajnego. Dziś pewnie wieczorem będę stawiał akwarium. Będę stawiał coś tam, grzebał w środku. Co tam wymociłem, zobaczycie pewnie za tydzień, w piątek. A dziś chciałem się po prostu pochwalić nowym nabytkiem, nową zabawką. Bo to jest coś, co ja lubię. Takie rzeczy łączą prostotę i mam nadzieję funkcjonalność, wydajność. Wiecie dobrze, że od dawna marzy mi się własny filtr, własnej konstrukcji. I tu jest właśnie taki Sampik. I coraz więcej mam jakichś pomysłów, żeby właśnie do 120 również zrobić Sampa. Że mimo że z chińczyka jestem bardzo zadowolony, to jeszcze nie jest to, o czym marzę, co bym chciał. Tak to wygląda z czoła. Już mówiłem Piotrkowi, że jedyną rzeczą, którą bym tutaj zmienił, jest to, że tej pleksji nie dałabym takiej wysokiej, tylko bym zrobił ją na równo z akwarium. I z tego, co tutaj zostało, takie zrobił delikatne przykrycie właśnie, delikatne ściągane, żeby w każdej sytuacji, żeby w razie był zawsze można było to szybko ściągnąć. Ale moim zdaniem by to troszeczkę fajniej wyglądało. No takie jest przynajmniej moje zdanie. Co nie zmienia faktu, że się cieszę strasznie z tego zakupu. Przepraszam Was, że obraz troszeczkę się psuje, ale sami widzicie, jak ja mam ostatnimi czasy dni. Cały czas pochmurno, brzydko i bez dobrego światła ciężko cokolwiek nakręcić. A ja po prostu chciałem się jak najszybciej z Wami podzielić swoim nowym zakupem, swoją zabawką. I powiem Wam, że tak w rozmowie z Piotrkiem mówił mi, że to akwarium chce, żeby było przeznaczone dla osób, które nie muszą dużo wiedzieć o akwarystyce, a będą miały dużą pojemność filtracyjną, dzięki czemu akwarium więcej im błędów wybaczy. To ja spróbuję się przekonać o tym na własnej skórze i poza testem tego akwarium, bo bądź co bądź jestem jednym z pierwszych posiadaczy tego combo, Sampa i akwarium, tego combo całego. Poza testem tego combo będę testował również nawozy Vimy. I pomysł jest taki, że tym razem, chociaż bardzo lubię ziemię ogrodową, to jej do tego akwarium nie dodam. Po prostu odpalę zbiornik i będę od pierwszego dnia nawoził Vimy All-in-One. Czyli nie będę nic kombinował, nie będę grzebał. Zobaczymy, czy rzeczywiście ta filtracja okaże się na tyle skuteczna, czy nawozy Vimy są na tyle dobre, że wystarczy tylko zrobić aranżację, wsadzić roślinki, zalać tą wodą i nawozić i tyle i czekać. Strasznie jestem tego ciekaw, więc to są takie moje dwa testy w tym zbiorniku. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, co wymyśliłem w tym zbiorniku, zapraszam Was na odcinek co tydzień, gdzie będzie pokazany start z tego akwarium. Omówione dokładnie co i jak tam ma wyglądać, co będę jeszcze
tam robił. Jeśli ktoś jest ciekawy, zainteresowany tym akwarium, to proszę, pytajcie śmiało. Co będę wiedział, to wam powiem. Co? W moim 120 rybia ospa, dlatego wody jest ile jest. Powoli troszeczkę coś tam rybko te chrostki zaczynają schodzić, no ale to temat na inny filmik, też o tym na pewno opowiem za jakiś czas. Dziś po prostu jestem podjarany tym kombo i idę je stawiać. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, akwaryści. Czołem, cześć.